eigenen Schlesien und mehrte Vermögen und politischen Einfluss und entwickelte sich in verschiedenen Ästen und Zweigen in Niederschlesien und in der Lausitz. Sie wirkten in den piastischen Herzogtümern Schweidnitz, Jauer, Brieg und Wohlau und gewannen auch Einfluss in Breslau. In diese Zeit fiel auch die immer stärkere Annäherung der schlesischen Stände an die Krone Böhmens. Das begann um 1335 und führte zum Schluss dazu, dass Schlesien 1526 endgültig an das Haus Habsburg fiel. Rodzina rozwijała się i prosperowała na Śląsku, powiększając swój majątek i wpływy polityczne i rozrastała się w różne gałęzie rodu również na Dolnym Śląsku i na Łużycach. Działali oni w piastowskich księstwach świdnickim, jaworskim, brzeskim i wołowskim, a także zdobyli wpływy we Wrocławiu. Był to również czas, kiedy śląskie stany znacznie zbliżyły się do korony czeskiej. Zaczęło się to około 1335 roku i doprowadziło w końcu do tego, że w 1526 Śląsk ostatecznie przypadł Habsburgom. Kommen wir nun zu drei sehr wichtigen Vertretern der Familie, die entscheidend sowohl zu Größe wie Tragödie, aber auch Wiederaufstieg der Schafgott führten. I w ten sposób przyjrzymy się teraz trzem bardzo ważnym przedstawicielom tego rodu, którzy w decydujący sposób przyczynili się zarówno do wielkości, jak i też do tragedii Szafgoczów, ale także do ich odrodzenia. Als erstes ist zu nennen Hans Ulrich von 1595 bis 1635. Durch glückliche Fügung wurde er Erbe mehrerer Onkel und anderer Verwandten, sodass er einen großen Teil des inzwischen gestreuten Familienbesitzes in seiner Hand vereinigen konnte und so zu einem der größten Grundbesitzer in Schlesien aufstieg. Seine Position wurde so bedeutend, dass die Piastenherzöge von Liegnitz und Brieg ihm die Hand ihrer Schwester Barbara Agnes anvertrauten, was natürlich als besondere Ehrerweisung zu betrachten war. Damit konnte die Familie durch Heirat sich dem exklusiven Kreis regierender Häuser verbunden fühlen. I pierwszym, o którym należy wspomnieć, jest Hans Ulrich, lata życia to 1595-1635 rok. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności stał się spadkobiercą kilku wujów i innych krewnych, tak iż był w stanie zjednoczyć w swoim ręku dużą część mocno podzielonego w międzyczasie majątku rodziny i tym samym stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na Śląsku. Jego pozycja stała się tak znacząca, że książęta piastowscy z Legnicy i Brzegu oddali mu rękę swojej siostry Barbary Agnieszki, co oczywiście należało odbierać jako wielki zaszczyt. Oznaczało to, że rodzina poprzez małżeństwo mogła czuć się związana z ekskluzywnym kręgiem rodów panujących. Hans Ulrich schlug die militärische Laufbahn ein und rüstete im Dreißigjährigen Krieg auf eigene Kosten ein Kavallerieregiment aus. Er war sehr erfolgreich in mehreren Schlachten unter Wallenstein und bekleidete schließlich als Kommandeur der schlesischen Truppen den Rang eines Generals. Leider wurde er in den Wirren um den Verrat von Wallenstein Opfer von Intrigen, denn er war protestantischen Glaubens, obwohl er treu auf kaiserlicher Seite kämpfte. Er wurde arretiert, sein gesamtes Vermögen konfisziert und er wurde nach Regensburg verbracht, wo er wegen Hochverrats angeklagt wurde. Obwohl er auch unter Folter immer seine Unschuld beteuert hat, wurde er zum Tode verurteilt und 1635 in Regensburg durch Köpfen hingerichtet. Hans Ulrich rozpoczął karierę wojskową i w czasie wojny 30-letniej na własny koszt wyposażył regiment kawalerii. Odniósł wiele sukcesów w kilku bitwach pod dowództwem Wallensteina i wreszcie jako dowódca wojsk śląskich osiągnął stopień generała. Niestety w zamieszaniu związanym ze zdradą Wallensteina padł on ofiarą intryg, bo był wyznania protestanckiego, choć wiernie walczył po stronie cesarskiej. Został uwięziony, cały jego majątek skonfiskowano,
a on sam został zabrany do Regensburga, gdzie został oskarżony o zdradę stanu. Chociaż mimo tortur ciągle potwierdzał swoją niewinność, został jednak skazany na śmierć i stracony przez ścięcie w Regensburgu w 1635 roku.